Witam Was bardzo serdecznie, Rafał z tej strony, kolejny epizod i kolejny epizod, kiedy latamy i kiedy coś się dzieje w terenie. Pamiętajcie, że te odcinki są dla Was, są to odcinki specjalne. Dzisiaj podzielę się techniką, która jest stosunkowo prosta, ale też wnosi mega fajną wartość. Jest to technika, która zapewnia nam osiągnięcie efektu paralaksy, a do tego ruch gimbalem. Robimy to w ten sposób, że przełączamy drona na tryb tripod, czyli statyw, lub też Cines Move, jeżeli ktoś ma Mavica Mini, i używamy tych dwóch drążków bardzo delikatnie, najlepiej chwycić je w dwa palce, czyli używamy ich de facto tak, jak widzicie teraz, a następnie sterujemy również bardzo delikatnie gimbalem, czyli ruch cały opiera się o te dwa drążki plus delikatnie gimbalem. Te dwa drążki idą ze sobą, plus gimbal sterujemy, najlepiej chyba tym czwartym palcem. Słuchajcie, jest to naprawdę mega fajna technika i prosta, którą można opanować w 20 minut mniej więcej. Pi razy drzwi, jedna bateria, jeden pakiet i jesteście w domu. Ja wpadłem na to, kiedy latałem w okolicach Krakowa, gdzie jest stosunkowo ciasna zabudowa pod Krakowem, a jednak znalazłem dolinkę rzeki, gdzie było mniej więcej 200 metrów do pokazania i starałem się tam poćwiczyć. Miałem dla siebie wtedy godzinę i ta technika bardzo fajnie mi podeszła. Dzisiaj pokażę Wam w polu, jak to wygląda, zatem do dzieła. Ta technika jest mega prosta i umożliwia także odsłonięcie w ostatniej chwili danego obiektu, czyli paralaksę mamy wokół głównego, ale chcemy pokazać właśnie osadę w tle i to też bardzo dobrze się sprawdza, jak można zauważyć. Dopiero w ostatniej chwili możemy pokazać coś, co jest na dalszym, drugim planie. Dzięki za uwagę i słuchajcie, pozdrowienia, szczególnie pozdrowienia dla chłopaków z naszego programu Kickstarter. Jest naprawdę mocna ekipa, dzisiaj mamy już szósty poziom i wygląda to super. Codzienna integracja, codzienne live'y, codzienna porcja wiedzy, teorii, doświadczeń w bardzo przystępny sposób i uważam, że to jest jeden z ciekawszych projektów, jakie prowadziłem. Pozdrowienia, trzymajcie się i do zobaczenia. Cześć!